Dzień dobry. Zapraszam na nasz 7. program. Przy okazji wesołych świąt zawięziennych murów. Witam Państwa. Program jest rzeczywiście 7. Ręce należały do fachowca, jednego z osadzonych w areszcie śledczym w Bielsku-Białej. Wszystkie trzy sprawy, które dziś chcemy zrekonstruować, zdarzyły się na terenie województwa. Ten język, zwany miganiem albo pisaniem po prostu, to język, którym osadzeni z okien tego zakładu i innych tego typu placówek w Polsce mogą porozumiewać się z odwiedzającymi ich przyjaciółmi, dziewczynami, różnymi znajomymi. Przy okazji oczywiście przekazywać sobie informacje, co dla toczących się śledztw może mieć istotne znaczenie. W naszym programie, jak zawsze, opowiemy trzy historie, których sprawcy nie zostali wykryci i których jeszcze ani na terenie tego, ani żadnego innego zakładu nie ma. Pierwsza z tych spraw zdarzyła się i ma związek ze stacją benzynową CPN w Chocznie, nieopodal Wadowic. Cześć. Co, jak poszło dzisiaj? No, ładnie dzisiaj. Troszkę żeśmy pohandlowali. Ile tego jest? No, całe 200 milionów. No to ładnie. Masz to pakowane? Okej. Okay. Uważaj na drodze. Dobra, to śpicie dobrze, forsa jest bezpieczna. Dobra, dzięki. Do jutra, dobranoc. To co? Nie ma ruchu. Środek nocy, no. Ruch mały. To ja się zrzemnę, jakby co to mnie buć, a potem za dwie godzinki nie ma problemu, no to kolorowy snu. To na razie. Na razie. Stacja paliw w Chocznie usytuowana jest znakomicie przy międzynarodowej trasie wiodącej z Krakowa przez Bielsko-Białą na Cieszyn i dalej za granicę. Ale jest i mniej korzystna okoliczność. Stacja leży na odludziu. 6 km w tamtą stronę Wadowice, 6 w przeciwną Andrychów. Dookoła, mimo ruchliwej szosy, pustka. Najbliższe domy kilkaset metrów po drugiej stronie drogi. Utarg w związku z dużym ruchem planowany i w większości dni uzyskiwany jest spory. Co prawda 15 listopada 1993 roku praktycznie cała kasa odjechała późnym wieczorem do banku, ale niestety nie wpłynęło to przy braku dokumentacji domniemanych sprawców na dramatyczny przebieg zdarzeń tego dnia. Policja zakłada, że ten samochód musiał pojawić się tu między pierwszą a drugą w nocy. Niestety nie wiemy ani jakiego był koloru, ani jakiej marki, ani ilu miał pasażerów. Co więcej, nie podjechał pod stację, tam nie był widziany, tylko najprawdopodobniej zatrzymał się w niewielkiej od niej odległości 100 kilkudziesięciu metrów.
Napastnicy na stację przyszli piechotą. Pierwszy z pracowników stacji został trafiony dwoma pociskami. Już pierwszy z nich spowodował skutek śmiertelny. W rzeczywistości pan Stanisław miał 42 lata, był żonaty, osierocił troje dzieci. Pan Janek, drugi z pracowników, przeżył własną śmierć. Z przestrzeloną ręką czekał na nią przez długie jak wieczność dwie, może trzy sekundy, ale strzał nie padł. Cud, szczęśliwy przypadek. Ze ścian tego pomieszczenia i ze znajdujących się tu przedmiotów wyjęto wiele pocisków. Być może zatem magazynek był już pusty, a może pistolet się zaciął. Pociski były kalibru 7,65 mm, pochodziły z Czech, ale rodzaju broni, ponieważ do wielu gatunków broni takie pociski pasują, nie udało się ostatecznie ustalić. Po zrabowaniu pieniędzy bandyci wybiegli i udali się najprawdopodobniej do czekającego na nich samochodu, gdzie prawdopodobnie był także trzeci uczestnik tej akcji, osłaniający ją z zewnątrz. Po chwili za nimi wybiegł także pan Janek, próbował zatrzymać jakiś samochód na szosie, żaden nie stanął. Ostatecznie skorzystał z telefonu po drugiej stronie szosy. Przyjechała policja i pogotowie. Z kasy zniknęło zaledwie 12 milionów starych, 1200 nowych złotych. Zdumiewająco niska jest czasem cena ludzkiego życia. Przypomnę, stacja benzynowa w Choczni w województwie bielsko-bialskim między Wadowicami a Andrychowem. To była noc z 15 na 16 listopada 1993 roku. Wobec nieustalenia do tej pory sprawców tego zabójstwa policja prosi wszystkich, którzy przejeżdżali tej nocy przez tę miejscowość, byli w okolicach tej stacji między 12 w nocy a 2-3 nad ranem i którzy może widzieli jakieś parkujące tu samochody, jakichś siątających się podejrzanych mężczyzn. Ten apel szczególnie kierujemy do kierowców, a także do kierowców autobusów i samochodów dostawczych. Te pierwsze mogły przewozić pracowników z nocnych zmian, te drugie dostarczać towar na pobliskie targowiska. Wszystkie te osoby są proszone o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej. Numer telefonu 033 138 270. Cześć! Cześć! Jestem Tulik Max. Zagubiłem się. Wskaż mi drogę do Bielska, do wytwórni. No musisz jechać ulicę tutaj prosto, tutaj w prawo, jeszcze raz prosto. A może byś ze mną pojechał? Jestem samotny. Nie, zagramy mogę. Rolę. Nie, nie. Chodź, proszę cię. Chodź. Chodź. Średnio rocznie dwoje, czasem troje dzieci ginie w Polsce bez śladu. To statystycznie niby niewiele, ale żadna to pociecha dla zrozpaczonych w każdym z tych przypadków rodzin tych dzieci. Od 1989 roku takich przypadków zanotowano w Polsce kilkanaście. Policja mimo intensywnych wysiłków, także w kontaktach z Interpolem, z międzynarodowymi organizacjami policyjnymi, nie znalazła przyczyn tych zniknięć. Rodzice zdesperowani często odwołują się, niestety także bezskutecznie, do pomocy jasnowidzów. Jedną z takich historii sprzed 2 lat chcemy Państwu teraz przybliżyć.
naszą zaginioną była Ania, uczennica tej szkoły w Simoradzu, blisko Skoczowa, w województwie bielsko-bialskim. Ania Jałowiczor ma 10 lat. Rodzice, Krystyna i Bolesław, w celach zarobkowych wyjechali na zachód, pozostawiając dzieci pod opieką dziadków zamieszkałych w Simoradzu, blisko Skoczowa, w województwie bielsko-bialskim. Ania jest inteligentną dziewczynką, uzdolnioną plastycznie, dysponuje bogatym słownictwem. Emocjonalnie jest mocno związana z opiekującymi się nią dziadkiem i babcią. Babciu, idę na dyskotekę do szkoły. A o której wrócisz? Tak o 7:00, 8:00. Mam przyjść po ciebie? Nie, wrócę z koleżankami. To idź. Jak karnawał, to i dyskoteka. Także w szkole podstawowej. Babcine przyzwolenie Ania dostała wczesnym popołudniem 24 stycznia 1995 roku. Nauczyciele, także niektórzy uczniowie twierdzą, że w ciągu ostatniej godziny zabawy Ania kilkakrotnie podchodziła do okna i wyglądała na zewnątrz. Kilka razy także pytała o godzinę. Czy może to świadczyć o tym, że w jej głowie dojrzewały jakieś nieznane nam zamiary? W każdym razie około godziny 20:00 razem z jednym z kolegów Ania tę dyskotekę opuściła. Już zajdę sobie sama. Dlaczego odprowadzę cię? Nie, ja sobie zajdę sama. Nie, nie idę. No. Idź do domu. To jak chcesz. Do jutra. Cześć. Cześć. Do domu ma stąd niespełna kilometr. Może 700, może 800 metrów. Tą ścieżką w dół, potem taką boczną drogą, troszkę w prawo i potem jeszcze groblą pod górkę na drugą stronę. Odmawia rodzicom jednego z kolegów, którzy proponują, że odwiozą ją samochodem i rozstaje się z kolegą. Może go nie lubi, może była umówiona z kimś innym. Teren dobrze zna, postanawia pójść do domu sama. Policja dysponuje zeznaniami świadka, który twierdzi, że tego właśnie dnia, około godziny 20:00, czas by się zgadzał, w bezpośredniej bliskości szkoły, był widziany jakiś ostro jadący samochód, najprawdopodobniej Fiat 125P, który po pokonaniu dwóch zakrętów pojechał tą właśnie drogą w dół, w kierunku skarpy, w którym zmierzała dziewczynka. Nikt nie widział, ale taki przebieg jest wysoce prawdopodobny, dlatego że wspomniany już wcześniej nasz świadek po zejściu w dół widział stojący samochód, zapamiętał, że tylna tablica rejestracyjna była prostokątna i w górnym rzędzie liter pierwsza litera była B, druga wysoce prawdopodobne albo N, albo S. Następnie oddalił się nasz świadek i z pewnej odległości już tylko słyszał stłumiony krzyk dziecka, a potem trzaśnięcie drzwi. A potem warkot silnika samochodu, który cofnął i odjechał w górę w kierunku skrzyżowania, z którego w jedną stronę pojechać można przez Skoczów do Cieszyna, w drugą do Bielska Białej. Komendant policji w Skoczowie został powiadomiony o zaginięciu Anny o godzinie 22:15 24 stycznia 1995. Prowadzono na wielką skalę zakrojone poszukiwania. Wzięło w nich udział 420 osób. Policja, strażacy, mieszkańcy sprawdzali okoliczne groble, stawy, kompleksy leśne. Te poszukiwania kilkakrotnie potem powtarzano. Bez rezultatu. Wszystkie osoby, które umiałyby wyjaśnić,
tajemnicze okoliczności związane z zaginięciem naszej dziesięciolatki Ani, prosi policja o pomoc. Proszę dzwonić do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej, numer telefonu 033 138 270 lub na alarmowe telefony policji w całym kraju. I gorąca prośba, apel do wszystkich Państwa. Uważajmy na nasze dzieci. Pilnujmy ich, nie ufajmy im przesadnie, nawet jeśli uważamy je już za względnie dorosłe. Przestrzegajmy przed kontaktami z nieznajomymi osobami. No i także, jeśli zauważymy jakieś samotne, błąkające się dzieci, to nie bądźmy na to nieczuli. W małych miejscowościach, w polskich wioskach rozrywek, jak wiadomo, za wiele nie ma i skarży się na to przede wszystkim młodzież. O takiej porze roku i przy takiej pogodzie jak teraz jest to szczególnie bolesne. W lecie bywa lepiej. Historia, którą chcemy teraz opowiedzieć, zdarzyła się u progu lata. Dokładnie 15 czerwca 1996 roku na stadionie Ludowych Zespołów Sportowych w Łękawicy, niewielkiej miejscowości niedaleko Żywca, zorganizowano wielki ludowy festyn związany jeszcze z Międzynarodowym Dniem Dziecka. Przez tę furtkę na ten stadion weszło tego wieczoru prawie 300 osób, przede wszystkim młodzież. Pito piwo, tańczono disco-polową muzykę. Między tymi młodymi była tu także 18-letnia uczennica trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego w Żywcu, Barbara Szeliga. Bawiono się doskonale. Około godziny 23 Barbara wraz z koleżanką postanowiły opuścić zabawę. Miały razem wracać. Koleżanka poprosiła jeszcze o chwilę na ostatni taniec. Basia miała czekać. Ale po kilku minutach już jej na stadionie nie było. Czy odeszła sama, czy z kimś? To jedno z kluczowych pytań. O godzinie 1.20 w nocy z 15 na 16 czerwca w tym miejscu, na asfaltowej nawierzchni tego mostu nad potokiem Łękawka, przechodzący tędy patrol policji w niewielkiej odległości od znanego już Państwu stadionu sportowego, kilkadziesiąt metrów stąd, znalazł leżącą młodą dziewczynę, właśnie Barbarę. Jeszcze żyła, traciła przytomność, była praktycznie w agonii. Była niezwykle dotkliwie pobita. Liczne krwawiące rany na całej głowie, także na twarzy. Była ubrana jedynie w czarny podkoszulek, biustonosz i skarpety. Pozostałych części garderoby i butów tu nie odnaleziono. Mimo natychmiast okazanej jej pomocy i przewiezienia do szpitala w Żywcu, dziewczyna po krótkim czasie zmarła. Penetrowano potem szczegółowo cały ten teren. Te poszukiwania przyprowadziły policjantów wreszcie tu. Rosły tu wtedy gęste krzaki. Pozbawiła ten teren krzaków dopiero tegoroczna powódź. Do pobicia doszło najprawdopodobniej tu. Znaleziono pozostałe części garderoby Barbary, ślady krwi. Zgwałcona nie była, ale pozbawienie jej części odzieży być może sugeruje także seksualny motyw tego przestępstwa. Otrzymała wiele mocnych urazów głowy, najprawdopodobniej w wyniku kopnięć. W jaki sposób następnie znalazła się na tym mostku, czy została tam przeniesiona przez sprawców, czy resztkami sił doczołgała się sama, tego już niestety nie wiemy. Czas płynie. Mimo intensywnego śledztwa policji do tej pory nie udało się ująć sprawcy czy sprawców tego brutalnego pobicia, w wyniku którego śmierć poniosła 18-letnia dziewczyna. A przecież wszystko wskazuje na to, że ten człowiek bądź ci ludzie byli uczestnikami tego festynu. Być może należeli do kręgu znajomych Barbary.
Policja przesłuchała około 80 spośród prawie 300 uczestników tego festynu i nikt nic nie widział, ani nikt nie słyszał niczego. Swoista zmowa milczenia. Świadkowie, którzy mogliby przyczynić się do rozwikłania tej zagadki, proszeni są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej. Numer telefonu 033 138 270. I na koniec, bo to już wszystkie sprawy na dziś, przypomnijmy je jeszcze w skrócie. Nocą z 15 na 16 listopada 1993 roku dokonano zuchwałego napadu na stację paliw w Poczni między Wadowicami a Andrychowem. Zastrzelony został jeden, a postrzelony drugi z pracowników. Policja szuka świadków, którzy tej nocy widzieli na tym odcinku drogi Kraków-Bielsko-Biała jakiś podejrzany samochód czy uciekające osoby. 24 stycznia 1995 roku po szkolnej dyskotece nie powróciła do domu w Simorazu pod Skoczowem 10-letnia Ania Jałowiczon. Policja podejrzewa porwanie dziecka i prosi o pomoc w identyfikacji samochodu, który tego dnia wieczorem był widziany w tej miejscowości, lub o jakiekolwiek inne informacje w tej sprawie. Późnym wieczorem 15 czerwca 1996 roku w Łękawicy koło Żywca brutalnie, ze śmiertelnym skutkiem, pobita została po festynie ludowym w okolicach sportowego stadionu LZS 18-letnia uczennica Barbara Szeliga. Bandyta lub bandyci najprawdopodobniej byli wśród uczestników tej imprezy. Poszukiwani są świadkowie zdolni ich wskazać. Informacje prosimy kierować na adres lub telefon Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej. Telefon 033 138 270 lub pod alarmowe telefony policji w całym kraju. Na koniec, jak zawsze, przypomnienie, żeby Państwo nie sugerowali się wyglądem osób, które pojawiają się w naszym programie. To tylko statyści, którzy występują w rekonstruowanych, opowiadanych przez nas prawdziwych niestety sprawach kryminalnych. I informacja ostatnia. W jednej ze spraw, którą podjęliśmy i którą opowiedzieliśmy z województwa wałbrzyskiego, tamtejszej policji udało się znaleźć, wykryć, aresztować przestępcę. Do zobaczenia Państwu za 2 tygodnie.